jest telewizja w Polsce. Jacek Karnowski. Aleksandra Rybińska. Witamy państwa bardzo serdecznie i zaglądamy do Wielkiej Brytanii, bo tam zamieszki po zabójstwie trzech dziewczynek. Zabójcą okazał się młody chłopak urodzony w rodzinie imigranckiej pochodzenia afrykańskiego, ale to nie muzułmanin wbrew pierwszym informacjom, ale i tak wybuchło. Zobaczmy. Środek, w którym przebywają imigranci, no tam wszystko nabrzmiewa, to ledwo się trzyma, można powiedzieć, sznurkiem wiązane. A mówimy o kraju, który uchodził za wzorzec integracji imigrantów. No, przez długi czas rzeczywiście Brytyjczykom się wydawało, że im się to udało, ten model integracji, który przyjęli, no ale jak się okazuje, nie do końca tak jest. Rzeczywiście ten sprawca i jego rodzice przybyli do Wielkiej Brytanii w 2002 roku z Ruandy i pracują zresztą, w jakiś sposób się tam zintegrowali. Nie wiadomo do końca, co się stało, dlaczego doszło do tego ataku. Na pewno jest tak, że te społeczności imigranckie inaczej zachowują się przy niewielkiej skali, a przy przekroczeniu pewnego progu to już podejmują też inne działania. A teraz wypowiedź posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego wicepremiera Jacka Sasina w sprawie Państwowej Komisji Wyborczej, bo trwa oczekiwanie na werdykt w sprawie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. To jest coś, co nie powinno być w ogóle miejsca. Nacisku polityków na PKW, co się dzieje nieustannie. Jakich w postaci publicznych wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, którzy wręcz sugerują albo narzucają PKW, jaką decyzję powinna podjąć. Oni tylko przypominają, mimo wszystko, prokuratura. Mimo wszystko, panie doktorze, no już dajmy spokój z tą prokuraturą, bo jej upolitycznienie osiągnęło w tej chwili taki stan, jakiego jeszcze Polska nie widziała. A tymczasem Koalicja Obywatelska i jej koalicjanci no, próbują przejąć kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości. Tak to trzeba nazwać. Nie tylko nad wymiarem sprawiedliwości zresztą, ponieważ również marzy im się postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. I zrobili też w tym kierunku kolejny krok. Tak, ale też jest ustawa o KRS-ie, którą prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. I posłuchajmy, Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej w tej właśnie sprawie. Andrzej Duda odesłał nowelizację ustawy o KRS do Trybunału Julii Przyłębskiej. Na czym polega problem? Otóż w 2017 roku rękami PiSu i prezydenta Dudy został całkowicie zmieniony ustrój Krajowej Rady Sądownictwa. Przestała być niezależnym organem, który stoi na straży niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów. Stała się organem całkowicie podporządkowanym politycznie PiSowi. Teraz na podstawie wyroków obu europejskich trybunałów oraz Polskiego Sądu Najwyższego i NSA nowelizacja ustawy o KRS-ie przywraca jej konstytucyjny kształt. Andrzej Duda natomiast postanowił zablokować uchwalenie tej ustawy i odesłał ją do całkowicie marionetkowego teatru, jakim jest Trybunał Julii Przyłębskiej, również politycznie podporządkowany poprzedniej władzy. A z nami w studio Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta. Uśmiechał się pan, panie ministrze, jak pan słuchał tego języka. Ja też, bo miałem wrażenie, że cofnęliśmy się 2 lata i że rządzi PiS, a ci ten robią swoje kabarety, ale nie, no nadal ten język jest. Trybunał Konstytucyjny jako marionetkowy teatr. To jest właśnie ta nowomowa Platformy Obywatelskiej, z tego się nie wyzbyli. To jest głęboko w ich sercach. I niszczące państwo nie, no do głębi. To pokazuje w ogóle sposób myślenia tych ludzi o państwie. To, co nie jest według ich mniemaniu, jest już niezgodne z konstytucją, antydemokratyczne, nie przyjmowane przez te środowiska absolutnie. I język, którego używają, nie Trybunał Konstytucyjny. Ja wielokrotnie występowałem w imieniu Sejmu w Trybunale Konstytucyjnym. Nigdy by mi coś takiego przez gardło nie przeszło. Byłem w Trybunale, w którym zdecydowana większość, czy tam 4/5 było desygnowane przez Platformę Obywatelską. Nikt tego nie kwestionował. To jest kwestia demokracji, to jest prawa wyboru, to jest wszystko zgodne z konstytucją, ale w ich języku to nie przechodzi, bo to już jest Trybunał Julii Przyłębskiej, to już jest jakiś marionetkowy instytucje i tak dalej, i tak dalej. Oni kłamią, bo na przykład twierdzą, że był w konstytucji opisany konkretny sposób wyboru sędziów do KRS-u. To... Tam jest tylko, że składa się z 15 osób. Ależ ja byłem członkiem KRS-u i mogę coś na ten temat powiedzieć.
powiedzieć, więc wybór ten, który został dokonany w 17 roku, był zgodnie z ustawą. Tak. To poprzedni sposób wyboru został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny jako niezgodny z konstytucją, ponieważ nie może być tak, że nagle jedna władza wybiera sobie swoich przedstawicieli bez żadnej kontroli, konstytucja mówi wyraźnie, że władza należy do narodu. Jeżeli poprzez swoich przedstawicieli, jakimi są posłowie, są wybierani przecież sędziowie Trybunału, tak samo w tym momencie sędziowie, którzy idą do KRS-u, to jest przecież wola narodu. I proszę zwrócić uwagę, nikt nie może w tym momencie tego kwestionować, bo to jest jakby fundament demokracji, fundament konstytucji naszej. No, ale tamtej stronie to nie przeszkadza, bo oni chcą mieć całkowicie podporządkowanych wszystkie instytucje państwowe. Jak to wygląda? Widać na przykładzie prokuratury chociażby w tej chwili, tak? Powołanie niezgodne z przepisami ustawy, czyli wbrew konstytucji, wbrew demokracji, ale to im w ogóle nie przeszkadza. Wszystkie te działania, które podejmują, mają określony cel polityczny, to im też nie przeszkadza, ale wszystko, co było poprzednio, im przeszkadzało, bo nie było zgodne z ich wolą. No tak niestety ten model państwa próbują zbudować i na to się nie wolno zgodzić. Nie wolno się na to zgodzić, oczywiście. Zobaczmy, proszę państwa, taki sondaż przeprowadzony dla dziennika Gazety Prawnej. To jest dziś, zaraz go zobaczymy. W każdym razie wynika z niego, panie ministrze, że Polacy wcale nie są zainteresowani aborcją, sprawami światopoglądowymi. Ani nawet rozliczaniem Prawa i Sprawiedliwości. Tak, że na pierwszym miejscu widzimy właśnie walka z wysokimi cenami, bezpieczeństwo kraju, ochrona zdrowia, budowa CPK, bezpieczeństwo energetyczne. Można powiedzieć program poprzedniej władzy. No, ale jednak... I taki program bardzo przyziemny. Zmieniono władzę. Polacy chcą rozwoju, chcą bezpieczeństwa, bo to dzisiaj w związku z tym, że mamy agresję rosyjską na Ukrainę, Polacy chcą bezpiecznego kraju, chcą się czuć w naszym kraju bezpiecznie, ale też przez te ostatnie lata chcemy rozwoju, bo widzimy, że tylko poprzez rozwój możemy dogonić tą bogatszą część Europy. Nie ma innej drogi. A to, co w tej chwili oferuje obecna władza, to przede wszystkim igrzyska. Przede wszystkim igrzyska, tutaj jest polowanie na PiS, ja bym tak to nazwał, szukanie i działanie po prostu wbrew wszelkim zasadom demokracji, wbrew wszelkim regułom, właśnie w celu dania tych igrzysk. Natomiast proszę zwrócić uwagę, wszystkie rzeczy bardzo źle wyglądają, jeżeli chodzi o gospodarkę. Ceny rosną, a tu nie chodzi o to, że mamy inflację, bo jej nie mamy czynników zewnętrznych. Realizowanie Zielonego Ładu, wzrost energii spowoduje wzrost inflacji, no bo to są główne czynniki. Proszę zwrócić uwagę, co się w przemyśle dzieje. Inwestycje zastój, bo zaczyna być energia droga. Jest wielki problem w tej chwili w Polsce, a tutaj żadnych rozwiązań ze strony rządzących nie ma. No to dobrze, to dla kogo są te igrzyska? Bo skoro nie są dla Polaków, którzy chcą dla czegoś innego. Dla zaspokojenia własnej chęci, takiej tego poniżenia ich z punktu widzenia, bo przez ostatnie 8 lat byli odsunięci, oni przecież światłością narodu ale są. To nie jest tak, oni... że szanowni państwo redaktorzy, szanowni państwo, to jest przecież ta klasa wyższa, oni się poczuli po prostu poniżeni. Naturalni władcy polscy. A oni zawsze się tak czuli. PiS i zabrał władzę. Ja pamiętam dokładnie, bo byłem w tym czasie w Sejmie, przecież straszyli PiS-em, mówili, że jak PiS przyjdzie, to się nic nie uda. I to był wielki szok, bo nagle się okazuje, że w gospodarce sobie dali radę, bezpiecznie jest, armię zmodernizowali i tak dalej, i tak dalej. No to muszą teraz odreagować. No i to jest ten kontekst psychologiczny, który w tej chwili działa. To prawda, widzieliśmy zdjęcia z Wielkiej Brytanii, panie pośle, ale też i we Francji co chwila. Panie ministrze, przepraszam oczywiście, a u nas też widzimy zdjęcia, a tu imigrant tam, prawda, zabrudził basen, a tu tam. No to zaczyna być nasz świat trochę. Nie potrafiliśmy obronić Polski. Może się nie dało, ale no, to wygląda groźnie. Panie redaktorze, nie porównywałbym jeszcze dzisiaj Polski do Niemiec, Francji, Szwecji i tak dalej, i tak dalej, bo mimo wszystko w Polsce jesteśmy bezpieczni. Ale tu skacze po samochodzie, tu tam ktoś zabił no, tu jest, kogoś. No. Oczywiście, tego typu przypadki będą się zdarzały, natomiast problem jest natury systemowej. W Polsce imigranci, którzy przyjeżdżają do pracy, wyjeżdżają,
tego się nie da uniknąć. To jest część świata dzisiaj. Natomiast problem polega na tym, że było tam zezwolenie na to, żeby tworzyć środowisko wielokulturowe, ale jest część tych środowisk, które nie akceptuje systemu prawnego, systemu kulturowego, do którego przybyli. I tu się zaczyna problem. Ja pamiętam, jak byliśmy z panem prezydentem we Francji dawno temu, to przecież nam wtedy oficjalnie mówiono, że do pewnych dzielnic, na przykład w Lyonie, to się nie, policja nie wjeżdża. Tam już zostawiono to, ponieważ państwo tego już nie sięga. Dlaczego tak zrobiono? Ponieważ niekontrolowany napływ, jakby stworzenie takiej sytuacji, gdzie państwo nie bierze już odpowiedzialności za to, co się dzieje, ale to jest kosztem całego społeczeństwa. I te zamieszki, które, bo to jest to przekroczenie pewnego takiego progu, tam wystarczy iskra w tej chwili, bo... Niektórzy ludzie mówią, że to wojna domowa się zaczyna. Nie, bo to ludzie widzą, krocząca. Ale to jest z tamtej strony, to są osoby, które nie chcą pracować, one przyjechały po zasiłek. Jeżeli cokolwiek się stanie takiego złego, ktoś kogoś napadnie, zabije i tak dalej, to jest ten moment, który powoduje to, że dochodzi do zamieszek i naprawdę współczuję tam mieszkać. Przecież ten rząd podpisał się pod paktem migracyjnym i dyrektywą, która do niego przynależy harmonizacji warunków przyjęcia. Przecież my będziemy musieli zasiłki wypłacić, będziemy musieli łączyć rodziny. No to wszystko, co tam się stało. Niestety podporządkowanie się tej ideologii, która jest związana w Europie z tym, że należy się otwierać kulturowo, należy wszystkich przyjmować, kogo się chce, a potem to niech się następne pokolenia martwią. Nie, ja mam nadzieję, że Polacy wystawią rachunek tej władzy za to, co w tej chwili robi. Między innymi za pakt migracyjny, za to, że w tej chwili się zacznie wielki problem, bo już się szuka miejsc na budowanie ośrodków dla tych osób. O tym może mało... Zobowiązaliśmy się. Ale to już to jest w samorządach. Ja widzę teraz te społeczności lokalne, w których ma powstać taki ośrodek, gdzie będą przyjmowani przecież pod przymusem w Polsce. Ci migranci nie za bardzo chcą mieszkać. No nie. Bo tu nie ma dobrego klimatu, tu nie ma dobrego zasiłku i tak dalej, to co będą ich siłą przetrzymywać, a jak będą siłą przetrzymywać, no to się zaczną poważne problemy. Tak będzie rzeczywiście, panie pośle. Czy pan powiedział kiedyś, użył słowa bodnarowcy? Wielokrotnie. Czyli to są. Może pan mieć kłopoty. Ja się tych kłopotów nie boję, bo znam zasady języka polskiego. Posłuchajmy wypowiedzi pani prokurator Katarzyny Kwiatkowskiej, to jest tej neoprokuratury, którą w TVP, w Neo TVP zapytano, co sądzi o pojęciu bodnarowcy. A co panie czuje osobiście, pewnie koledzy też, jak słyszycie z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości bodnarowcy? Słowo bodnarowcy uważam jest używane w bardzo złym kontekście. Jest to wywoływanie mowy nienawiści i porównywanie do banderowców. Proszę, banderowcy się pani prokurator skojarzy. No właśnie, powiem szczerze, jestem zszokowany, że... Ale ziobryści można było No właśnie, mówić. Są... Jakby to inaczej można było ukuć od Bodnara, żeby takich nie raziło. Bodnarowszczyzna, no, ale to się nie podoba. Mówię, znam zasady języka polskiego i jeżeli nikomu nie przeszkadzało z tamtej strony mówienie o ziobrystach, nie wiem, o... Kaczyści. A to jak się kojarzy potem z faszyści, tak? Przecież po to używano. Tak. Więc jeżeli jest Bodnar, ludzie Bodnara to są bodnarowcy i koniec, kropka. Natomiast te skojarzenia pani prokurator to powinna z tym coś zrobić. Z tym powinna coś zrobić, bo to jest Bodnar... upublicznianie takich skojarzeń, to zaczyna być problem tej pani prokurator. Chyba ich boli i ja myślę, że to pytanie było takim wynikiem. A to najgłupsza z reakcji, jaka może być, prawda? Że oni to będą mowę nienawiść. No czekamy na pozwy. Prawda? Nie, no absolutnie. To jest, powiem wprost, to jest głupota. Absolutna głupota. Mówiona przez kogoś, kto zajmuje stanowisko prokuratora, więc jeżeli ta głupota ma być sankcjonowana, bo w tym kierunku to idzie, że mają być sankcje za to, że ktoś powie podnarowcy, to przecież to jest dramat. To jest absolutny dramat, ale niech idą tą drogą. Czy Bodnar przegrał w tym sensie, że jednak kojarzy się z torturami, że jednak podeptał prawo i to dzisiaj to może się wydawać, prawda, mają władzę, mają większość, mają dobre sondaże, ale to go dogoni. On to swoje życie przełamał na pół. Nienawiść zaślepiła ministra sprawiedliwości Bodnara. Przecież widać ewidentnie wszystkie rzeczy,
które on robi, od odwoływania, powoływania, wszystko zrobione niezgodnie z prawem, tak. Przyzwolenie na pewne zachowania przecież tak. Służb w stosunku do zwykłych ludzi dzisiaj, więc tak. Coś, czego jeszcze w polskiej praktyce nie było. I te skojarzenia, o których tutaj pani prokurator mówiła, no niestety o tym się mówi, że te działania służb dzisiaj, działania obecnej władzy przypominają jako żywo czasy stalinowskie, gdzie nie było ważne, jakie były przepisy, ważne było, że racja jest tak. Po ich stronie i to i siłą zastępowano prawo i w tej chwili dokładnie to samo się dzieje, więc jeżeli pani prokurator ma takie skojarzenia, to chyba wynikają z jej doświadczenia i jej wiedzy. Ale czy jest tak, że chcą delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości ostatecznie, czy raz... skoro nie mogą wygrać przy urnach albo nie mają pewności, że mogą wygrać, czy chcą osłabić, zastraszyć, czy rzeczywiście nie. On jest z końców zdelegalizowany? Oni wiedzą doskonale, że wygrali te wybory w wyniku pewnych manipulacji i okłamywania społeczeństwa. Tylko tak jak wszyscy wiemy, kłamstwo ma krótkie nogi. I dzisiaj ludzie już widzą, co się dzieje, więc co należy zrobić, co oni myślą, żeby zrobić, żeby nie oddać tej władzy. No przede wszystkim trzeba pokazać, że nie ma alternatywy. Że nie ma alternatywy, nie ma kogoś, kto może ich zastąpić, więc to jest niszczenie tej alternatywy. Oni wszystko podporządkują, żeby to zrobić. W tej chwili będzie kluczowy bój o prezydenta i tu myślę, że będzie pierwszy i najważniejszy bój od ostatnich 10 lat w tej chwili dla przyszłości Polski. Tak, ciężko będzie walczyć o prezydenturę bez finansowania. Jest... Pani redaktor, trochę optymizmu. Ja pamiętam sprzed, no 10 lat dzisiaj można powiedzieć, jak startował pan prezydent Andrzej Duda, jakie miał notowania, jakie były media wtedy, przypomnę, kto był w mediach, jak to wszystko wyglądało i co się okazało, że Polacy to nie jest głupi naród, to nie jest naród, który lubi się, którego można stłamsić, którego można butem przycisnąć. Polacy doskonale wiedzą i będą wiedzieli, o co idzie bój, bo bój idzie o przyszłość. Nie o to, co oni próbują przekazać. Panie ministrze, przepraszam, ale tacy jak prezydent Duda na kamieniu się nie rodzą, jak to mówią. I to jest problem. To jest, ale oczywiście. Ma pan w jednym rację, że zawsze trzeba też pamiętać, że nie wszystkie złe plany złych ludzi, w tym złej władzy, okazują się skuteczne. Da się zrealizować. I tu się z panem redaktorem całkowicie zgadzam. Bo taka jest natura rzeczywistości oczywiście. Naszego świata. Minister Andrzej Dera, Kancelaria Bardzo serdecznie Prezydenta. Dziękujemy za rozmowę. Ja mówię poseł, bo oczywiście też wieloletni. Był posłem, więc to naturalne skojarzenie. Dziękuję bardzo. Ale dziś Kancelaria Prezydenta. My dziękujemy. Wracamy po króciutkiej dosłownie przerwie.